Wir wollen uns heute und morgen mit einigen Abschnitten aus Apostelgeschichte 2 beschäftigen. Chcielibyśmy dzisiaj i jutro zająć się kilkoma urywkami z dziejów apostolskich 2 rozdziału. Dieses Kapitel hat 5 Teile. Ten rozdział posiada 5 części. In den Versen 1 bis 4 geht es um die Taufe mit dem Heiligen Geist. W tych wierszach od 1 do 5 chodzi o chrzest z Duchem Świętym. In den Versen 5 bis 13 wird zum ersten Mal die Gabe des Sprachenredens ausgeübt. W wierszach od 6 do 13 po raz pierwszy jest wspomniane o tym darze mówienia językami. In den Versen 14 bis 36 haben wir die erste christliche Predigt. W wierszach od 14 do 36 czytamy treść pierwszego chrześcijańskiego kazania. Und in den Versen 37 bis 41 haben wir die erste christliche Taufe. W wierszach od 37 do 41 oglądamy pierwszy chrześcijański chrzest. Und in den Versen 42 bis 47 die Kennzeichen der ersten Christen. A od 42 do 47 wiersza oglądamy cechy charakteryzujące chrześcijan. Heute wollen wir etwas hören über die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Verse 1 bis 4. Dzisiaj chcielibyśmy posłuchać na temat chrztu w Duchu Świętym wiersza od 1 do 5. Und morgen etwas über das Reden in Sprachen. Jutro na temat mówienia językami. Und über den letzten Abschnitt, die Kennzeichen der ersten Christen. I na temat ostatniego wspomnianego urywku, na temat cech charakteryzujących chrześcijan, pierwszych chrześcijan. Mehr Zeit für uns nicht zur Verfügung. Więcej nie mamy czasu do dyspozycji. Wir lesen heute die Verse 1 bis 4. 1 bis 4. Przeczytamy wiersze teraz od 1 do 4. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Wir wollen zuerst diesen Abschnitt einmal etwas einteilen. I jeszcze ten urywek chcemy podzielić. In Vers 1 haben wir den Zeitpunkt dieser Taufe. W wierszu pierwszym czytamy o tym momencie, o tym określonym czasie, w którym nastąpił ten chrzest z Duchem Świętym. In Vers 2 wird die Taufe selbst beschrieben. W wierszu drugim jest opisany ten chrzest z Duchem Świętym. In Vers 3 geht es um die Gabe des Heiligen Geistes oder auch den Empfang für den Einzelnen. W wierszu trzecim chodzi o dary Ducha Świętego, albo konkretnie o odbiór tych darów przez poszczególne osoby. Und in Vers 4 geht es um das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. A w wierszu czwartym czytamy o napełnieniu Duchem Świętym. Was den Zeitpunkt angeht, jeśli chodzi o ten czas, w którym się to zdarzyło, war dieser Tag durch Johannes den Täufer angekündigt worden. To ten dzień już był przepowiedziany przez Jana Chrzciciela. Wir lesen das in Johannes 1. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy na ten temat. Vers 33. 33 wiersz. Am dieser ist es, der mit Heiligen Geist taucht. Pod sam koniec tego wiersza
Ten chrzci Duchem Świętym. Außerdem hatte Jesus selbst diesen Tag angekündigt. Poza tym sam osobiście Pan Jezus już mówił na temat tego dnia. Das können wir in der Apostelgeschichte 1, in Vers 4 und 5 lesen. O tym możemy przeczytać w tym samym pierwszym rozdziale, znaczy nie w tym samym, to w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w czwartym i piątym wierszu. Herr Jesus hat den Jüngern befohlen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. W tych słowach Pan Jezus polecił uczniom swoim, aby nie oddalali się od Jerozolimy. Sie sollten auf die Verheißung des Vaters warten. Mieli oczekiwać tej obietnicy Ojca. Und der Jesus spricht davon, dass sie mit Heiligen Geist getauft werden würden nach nicht vielen Tagen. I sam Pan Jezus powiedział, że będą ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu dniach. Die Jünger waren gehorsam und sind in Jerusalem geblieben. Uczniowie byli posłuszni i pozostali w Jerozolimie. Der Jesus ist dann gen Himmel gefahren, zurückgekehrt zu dem Vater. Pan Jezus wstąpił z powrotem do nieba, do Ojca. 40 Tage war nach seiner Auferstehung auf der Erde. Przez 40 dni przebywał po swoim zmartwychwstaniu na tej ziemi. Und nachdem zurückgekehrt ist in den Himmel. Ale po tym, gdy on wrócił z powrotem do nieba, haben die Jünger noch 10 Tage warten müssen. Uczniowie mieli jeszcze poczekać 10 dni. Und dann wurde der Tag der Pfingsten erfüllt. I wtedy spełniło się, przyszedł ten dzień Zielonych Świąt. Aber dieser Tag war auch schon im Alten Testament angekündigt. Ale i ten dzień już w Starym Testamencie był przepowiadany. 1500 Jahre früher. 1500 lat wcześniej. Hat die Heilige Schrift diesen Tag ganz genau vorausgesagt. Pismo Święte już bardzo dokładnie przepowiedziało, że będzie taki dzień. Das ist eine ganz interessante Schrift. To jest bardzo interesujące miejsce ze Słowa Bożego. Und wir wollen uns dieses Kapitel einmal etwas ansehen. Das ist 3. Mose 23. I spójrzmy na chwilę w ten rozdział 3. Księgi Mojżeszowej. 3. Mojżeszowa, 23. Rozdział. Dieses Kapitel enthält die Feste Jehovas. Ten rozdział opisuje nam święta Pańskie. Insgesamt sind es 7 Feste. W sumie było ich 7. Das jüdische Jahr war eingeteilt nach diesen Festen. I żydowski rok w zasadzie był cały podzielony przez te 7 świąt. Wir wollen uns einmal 3 Feste etwas näher ansehen. I przyjrzyjmy się 3 świętom. Das zweite Fest war das Passafest. Drugim świętem było święto Paschy. Das lesen wir in den Versen 5 und 6 in diesem Kapitel. W 5. i 6. wierszu na ten temat czytamy w tym rozdziale. Das Passa sollte geschlachtet werden zwischen den 2 Abenden am 14. und 15. Tag dieses Monats. Am 14. Tag dieses Monats. 15. dnia tegoż miesiąca jest święto Przaśników Pana. Dieses Passafest ist ein eindeutiger Hinweis auf den Tod des Herrn Jesus. To święto Paschy jest dobitną wskazówką na śmierć Pana Jezusa. Auch unser Passa Christus ist geschlachtet worden, sagt der Apostel in Korintherbrief. Również też i apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział: Nasz baranek paschalny Chrystus został zabity. Der Jesus ist am Freitagmorgen 9 Uhr gekreuzigt worden. Pan Jezus został w piątek o 9 rano ukrzyżowany. Und dann kommen wir in 3. Mose 23 zu dem 3. Fest. I teraz przejdźmy do 3. święta opisanego w tym 23. rozdziale 3. Mojżeszowej. Das wird in den Versen von 9 bis 14 geschrieben. W wierszach od 9 do 14 jest ono opisane. Das war das Fest der Erstlingsgabe. Było to święto tych pierwocin. Wenn das Volk in das Land gekommen war,
Gdy naród miał wejść już do obiecanego kraju, dann sollten sie am anderen Tag nach dem Sabbat die Gabe der Erstlinge darbringen. To po następnym dniu, w następnym dniu po sabacie mieli przynieść właśnie snop pierwocin. Die Erstlingsgabe war eine Gabe der Gerstenernte. Te pierwociny to był snop z żniwa jęczmiennego. Und dieses Fest spricht von der Auferstehung des Herrn Jesus. A te święto mówi obrazowo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Der Jesus ist am anderen Tag nach dem Sabbat, an dem heutigen Sonntag, ganz in der Früh auferstanden. Pan Jezus był po sabacie, czyli w dzisiejszą niedzielę, dzisiaj nazywany ten dzień jest niedzielą, bardzo wcześnie rano zmartwychwstał. Als die Frauen zu der Gruft kamen, da war sie leer. Wiemy, że gdy przyszły niewiasty do grobu, to stwierdziły, że grób był już pusty. In Johannes 20, Vers 1 wird das beschrieben. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale mamy to opisane. Früh am ersten Wochentag fanden sie den Leib Jesu nicht. Wczesnym rankiem, w ten dzień zmartwychwstania, pierwszy dzień tygodnia, nie znalazły już ciała Pana Jezusa. Und in Lukas 24 sagen die Engel, er ist nicht hier, er ist auferstanden. A w Łukasza 24 rozdziale czytamy o tym, jak aniołowie powiedzieli do tych niewiast, ale Jego już tutaj nie ma, On zmartwychwstał. Davon spricht die Gabe der Erstlinge. O tym nam mówi właśnie ten snop pierwocin. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, der Erstling Christus. Apostoł Paweł mówi w 1. liście do Koryntian, a jako pierwszy, albo jako pierwocina Chrystus. Und dann kommen wir in 5. Mose 23 zu einem vierten Fest. I przejdźmy jeszcze w tym 23 rozdziale 3 Mojżeszowej do następnego święta, 4. Das wird ab Vers 15 geschrieben. Opisanego od 15 wiersza. Und das ist das Fest der Wochen. A jest to święto tygodni. Und wenn wir jetzt einmal in die Bibel schauen, ich bitte das mal zu tun. I gdy teraz spojrzymy wszyscy do Biblii, a proszę, abyście to teraz zrobili, dann lesen wir in Vers 15, to czytamy tam w 15 wierszu. Ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die Wiedergabe gebracht habt, es sollen sieben volle Wochen sein. Czytamy 15 wiersz. Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Bis zum anderen Tag, nach dem siebenten Sabbat, sollt ihr 50 Tage zählen und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen. Aż do następnego dnia, po siódmym sabacie, odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. Das ist Pfingsten. Tu jest mowa o zielonych świątkach. 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus. 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kam der Heilige Geist auf diese Erde. Przyszedł Duch Święty na tą ziemię. Die Griechen haben später diesen Tag Pentekoste genannt. Grecy w ten dzień później nazwali w swoim języku Pentekoste. Der 50. 50-nica. Der 50. Tag. 50. dzień. Staunen wir nicht? Czyż nie możemy tego podziwić? Wie genau das Alte Testament diesen Tag vorausgesagt hat? Jak dokładnie Stary Testament już ten dzień przepowiedział? Und an diesem Tag sollten sie ein neues Speisopfer darbringen. I w tym dniu mieli przynieść nową ofiarę z pokarmu. Das zeigt eine ganz neue Haushaltung an. A to wskazuje nam na całkowicie nowy porządek. Und es sollte aus zwei Broten gebacken werden. I ta ofiara miała składać się, miała być upieczona z dwóch chlebów. Aber es war ein Speisopfer. Ale to była jedna ofiara z pokarmu. Das ist ein Hinweis auf die Zeit der Versammlung. To jest też wskazówką na ten czas istnienia zgromadzenia. Die aus Juden und Heiden einen Leib bilden.
które to zgromadzenie z Żydów i z Pogan tworzą jedno ciało. Zwei Brote. Dwa chleby. Ein Speisung. Ale jedna ofiara z pokarmu. Und sie sollten mit Sauerteig gebacken werden. I te chleby miały być z zakwasem upieczone. Das war etwas ganz Neues. To było coś całkowicie nowego. In 3. Mose 2 dürfte das Speisopfer nicht mit Sauerteig gebacken werden. Bo czytamy w 3. Mojżeszowej, w 2. rozdziale, że nie wolno było używać zakwasu do tej ofiary z pokarmu. Weil das Speisopfer in 3. Mose 2 ein Vorbild ist auf den Herrn Jesus. Dlatego, że ta ofiara opisana w 2. rozdziale 3. Mojżeszowej jest wskazówką obrazową na Pana Jezusa. Sauerteig ist ein Bild von der Sünde. Wiemy, że ten zakwas jest obrazem grzechu. In dem Herrn Jesus war keine Sünde. A wiemy, że w Panu Jezusie nie było grzechu. Er kannte sie nicht. On nie znał go. Aber in uns, die diese Versammlung bilden, ist Sünde. Ale w nas, którzy tworzymy to zgromadzenie, jest grzech. Deswegen musste das Speisopfer von 3. Mose 23 mit Sauerteig gebacken werden. I dlatego ta ofiara z pokarmu opisana w tym 23. rozdziale 3. Mojżeszowej musiała być upieczona z zakwasem. Aber der Teig wurde... Ale to wiemy, że to ciasto było pieczone. Das heißt, der Sauerteig ist zum Stillstand gekommen. A to oznacza, że w trakcie procesu pieczenia ustało działanie tego zakwasu. So ist die Sünde in uns den Gläubigen nicht mehr das bergende Prinzip. I dlatego też i w nas, wierzących, grzech nie jest już tą istotą, która w nas działa. Der Tag der Pfingsten war gekommen. I nadszedł ten dzień Zielonych Świątek. Und an diesem Tag waren die damaligen Gläubigen alle an einem Ort beisammen. I w tym dniu ówcześni wierzący byli na jednym miejscu razem zgromadzeni. Das ist eine wunderbare Tatsache. To cudowna rzeczywistość. Sie waren alle zusammen. Oni byli wszyscy razem. Schon in Johannes 20, als der Jesus durch die verschlossenen Türen kam, waren sie auch zusammen. Już to, co jest opisane w Ewangelii Jana, 20 rozdział, oglądamy, że byli też razem wtedy, gdy Pan Jezus przez zamknięte drzwi przyszedł i stanął wśród nich. Und jetzt waren sie wieder zusammen. A teraz czytamy, że znowu byli razem zgromadzeni. Ist das nicht schon ein feiner Hinweis auf die heutige Zeit? Czyż to też nie jest taka delikatna wskazówka na dzisiejszy czas? Gott möchte, dass die Versammlung zusammen ist, in eins, alle zusammen. Bóg chce, aby zgromadzenie było jedno, aby wszyscy byli zgromadzeni razem. Das will der Herr heute immer noch. Tak, Pan tego pragnie dalej dzisiaj. Leider ist es nicht mehr so. Niestety, tak nie jest. Wir müssen uns schämen. Musimy się z tego powodu wstydzić. Und als sie so zusammen waren, a gdy oni tak byli razem zgromadzeni, dann kam Gott, der Heilige Geist, hernieder. Wtedy stąpił Bóg, Duch Święty, na dół, na ziemię. Und zwar plötzlich. A mianowicie nagle. Und er kam aus dem Himmel. I przyszedł z nieba. In diesem Augenblick. Umiłowani, w tym okamgnieniu. Wurde die Versammlung auf der Erde gebildet. Zostało utworzone zgromadzenie na tej ziemi. Vorher gab es die Versammlung nicht auf der Erde. Wcześniej nie było zgromadzenia na ziemi. Sie gab es zwar in dem Ratschluss Gottes von Ewigkeit, ja? Wprawdzie ono istniało już w postanowieniach Bożych, powziętych już w przeszłej wieczności. Aber auf der Erde nahm sie einen Anfang. Ale teraz ono na ziemi rozpoczęło istnienie. Dazu musste zuerst der Jesus sterben. W tym celu najpierw musiał Pan Jezus umrzeć. Und er musste auferstehen. On musiał zmartwychwstać. Und in den Himmel gehen. Musiał iść do nieba. Denn er hat gesagt in Johannes 7, der Geist ist noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. On powiedział w Jana w 7 rozdziale, Ducha jeszcze tutaj nie ma, bo Pan Jezus jeszcze nie został uwielbiony. Und als er in den Himmel zurückgekehrt ist, ale gdy on powrócił z powrotem do nieba, hat der Jesus die Verheißung des Vaters empfangen. To Pan Jezus otrzymał tę obietnicę Ojca. Er selbst hat diesen Heiligen Geist vom Vater bekommen. On sam tego Ducha Świętego.
Świętego od Ojca otrzymał. Und hat das dann ausgegossen, was jetzt in Apostelgeschichte 2. I on go tutaj wylał na ziemię, to co mamy opisane w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. So hat es der Apostel Petrus in dieser Rede im Kapitel 2 gesagt. Tak też powiedział apostoł Piotr w swoim przemówieniu w drugim rozdziale opisanym. Unsere alten Brüder haben uns früher eine Frage gestellt. Starzy nasi bracia dawniej stawiali nam jedno pytanie. Ich will die Frage mal unseren jüngeren Geschwistern hier wiederholen. Ja chciałbym to pytanie teraz naszym młodym wierzącym teraz właśnie powtórzyć. Wann war der Geburtstag der Versammlung? Kiedy narodziło się zgromadzenie? Wann war er? Kiedy było? Kiedy narodziło się? In Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale od 1 do 4 wiersza. Da ist Gott, der Heilige Geist, auf diese Erde gekommen. Tam czytamy o tym, jak Bóg, Duch Święty, wstępuje na ziemię. Und hat die Gläubigen in einem Geist zu einem Leib getauft. I on wierzących w jednym duchu, w jedno ciało ochrzcił. Das war vorher nie geschehen. To poprzednio nigdy się jeszcze nie zdarzyło. Und das wird nicht nur einmal wiederholt werden. I to również nigdy więcej nie będzie powtarzane. Und es geschah plötzlich. I stało się to nagle. Die Versammlung ist in einem Augenblick entstanden. To zgromadzenie powstało w jednym okamgnieniu. Das war kein Prozess. Nie był to jakiś długi proces. Und genauso plötzlich, wie sie auf dieser Erde entstanden ist. Dokładnie tak nagle, jak to zgromadzenie powstało na ziemi. Genauso plötzlich wird sie auch von dieser Erde wieder verschwinden. Dokładnie tak samo nagle też i z tej ziemi zniknie. Das kann man nachlesen in 1. Korinther 15. O tym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. In einem Nu, in einem Augenblick. W jednej chwilce, w jednym okamgnieniu. Wird der Jesus sie von dieser Erde wegnehmen. Pan Jezus zabierze je tutaj z tej ziemi. Und mit ihr auch den Heiligen Geist. A razem ze zgromadzeniem również zabierze i Ducha Świętego. Er kam plötzlich auf die Erde. Tego, który nagle też wstąpił na ziemię. Und wird sie als eine göttliche Person plötzlich wieder verlassen. I jako boska osoba też nagle tą ziemię opuści. Und er kam aus dem Himmel. I przyszedł z nieba. Das bedeutet, dass die Versammlung einen himmlischen Ursprung hat. A to oznacza, że zgromadzenie ma pochodzenie niebiańskie. Und da steht sie im Gegensatz zu Israel. I dlatego jest to przeciwstawieństwo do Izraela. Israel hatte eine irdische Berufung. Izrael posiada ziemskie powołanie. Es war ein Volk für die Erde. To jest naród powołany na tą ziemię. In Ewigkeit wird es kein Israel mehr geben. Bo w wieczności nie będzie już istniał Izrael. Wenn das tausendjährige Reich zu Ende ist, ist die Geschichte Israels zu Ende. Bo gdy zakończy się i tysiącletnie królestwo, to i tym samym zakończy się historia istnienia Izraela. Aber die Versammlung hat einen himmlischen Ursprung. Ale zgromadzenie ma początek czy pochodzenie niebiańskie. Eine himmlische Berufung. Niebiańskie powołanie. Auf der Erde sind sie nur Gäste. Tutaj na tej ziemi są tylko gośćmi. Ihr Bürgertum ist im Himmel. Ich ojczyzna jest w niebie. Und sie wird in Ewigkeit an der Seite ihres himmlischen Bräutigams sein. I ono będzie po całą wieczność przy boku swojego oblubieńca. Sie wird in Ewigkeit die Hütte Gottes bei den Menschen sein. Ono będzie na wieczność całą tym przybytkiem Bożym tutaj z ludźmi. Und dann haben wir einige begleitende Umstände in unserem Abschnitt beschrieben. A tutaj też w przeczytanym urywku znajdujemy opisane i towarzyszące zdarzenia czy okoliczności. Diese einmalige Taufe mit dem Heiligen Geist. To jednorazowe ochrzczenie Duchem Świętym wurde durch Begleitumstände
deutlich gemacht. Ono jest dobitnie pokazane przez właśnie te towarzyszące okoliczności. Das, die konnte man hören. Te rzeczy to jest to, że można było słyszeć. Sie wurden gesehen. Można było widzieć. Und die Wirkungen wurden empfunden. I również i skutek oddziaływania był też odczuwalny. Und das ist auch einmalig. I to też jest to. Wenn heute sich jemand bekehrt und den Heiligen Geist empfängt, jeżeli dzisiaj się ktoś nawraca i otrzymuje Ducha Świętego, gibt es diese begleitende Umstände nicht mehr. To nie towarzyszą już te dodatkowe okoliczności. Kein anderer nimmt Notiz davon. Nikt inny nie zauważa, co się dzieje w sercu tego człowieka. Aber hier kam der Geist hernieder wie ein gewaltiger, brausender Wind. Ale tu czytamy o tym, że Duch Święty przyszedł jak wielki szum gwałtownego wiatru. Und dann erfüllte in Vers 2 das ganze Haus, wo sie saßen. I czytamy w drugim wierszu i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ich möchte noch einmal beschreiben, wie der Heilige Geist die Versammlung gebildet hat. Jeszcze raz chciałbym to opisać, jak Duch Święty ukształtował zgromadzenie. Ich möchte das deshalb tun, um zu zeigen, wie einmalig das war. Ja chcę to z tego powodu uczynić jeszcze raz, żeby pokazać, że to rzeczywiście było zdarzenie jednorazowe. Ich sage das deshalb, weil heute in der Christenheit der charismatische Einfluss immer stärker. Ja to dlatego jeszcze raz chcę powtórzyć, bo wiem, że w dzisiejszym chrześcijaństwie wpływ ruchów charyzmatycznych staje się coraz to mocniejszy. Es gibt tausende von Christen, die heute immer noch beten. Istnieje tysiące chrześcijan, którzy jeszcze dzisiaj się dalej modlą. Sie beten, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden möchten. I proszą, aby byli ochrzczeni Duchem Świętym. Dieses Gebet wird nie erhört werden. I taka modlitwa nigdy nie będzie wysłuchana. Es gibt nicht noch einmal eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Gdyż nie będzie ani razu następnego chrztu Duchem Świętym. Sehr gefühlvolle Menschen, ludzie, którzy są bardzo uczuciowi, meinen sogar, myślą nawet, wenn man heute diese außergewöhnlichen Zeichen nicht vollbringen kann, że jeżeli dzisiaj nie można takich nadzwyczajnych znaków i rzeczy towarzyszących zauważyć, dann sei man gar nicht bekehrt. To znaczy, że ten człowiek w ogóle nie jest nawrócony. Sie suchen nach außergewöhnlichen, mysteriösen Dingen. I poszukują jakichś nadzwyczajnych, mistycznych rzeczy. Die es nicht mehr geben wird. Jakich już nigdy nie będzie. Jedenfalls werden sie nicht mehr von Gott gewährt. W każdym bądź razie nie będą już nigdy powodowane działalnością Bożą. Vielleicht von einem anderen Geist. Mogą być ewentualnie spowodowane działaniem innego ducha. Ich möchte noch einmal ein Bild benutzen, um das besser zu illustrieren. Jeszcze raz chciałbym użyć pewnego obrazu, aby to lepiej zilustrować. Stellt einen großen Teich vor. Wyobraźcie sobie wielki staw. Einen Teich voll Wasser. Pełen wody. In diesem Teich stehen viele Binsen, hunderte von Binsen. Das sind Gewächse, das ist aus dem Wasser vom Gras. I w tym stawie tysiące wyrosło trzciny. Jetzt wirft jemand einen Stein in diesen kleinen See. I ktoś rzuca teraz kamień do wody tego stawu. Was passiert? I co się dzieje? Es entsteht eine erste kleine Flutwelle. Powstaje pierwsza taka malutka fala. Und diese erste Flutwelle erfasst dieses Wassergras, das in der Mitte des Teiches steht. I ta pierwsza fala zaczyna sobą ogarniać w pobliżu stojące władzej trzciny. Dieser Steinwurf symbolisiert die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ten rzut kamieniem symbolizuje ten chrzest Duchem Świętym. Den gibt es nicht noch einmal. Tego jeszcze raz nie będzie. Der eine Leib war gebildet. Bo raz zostało to jedno ciało utworzone. Durch die erste Blutwelle.
przez tę pierwszą falę, która się poruszyła. Aber jetzt dehnen sich die Flutwellen aus. Sie werden immer größer. Ale wiemy, że też i następne zaczynają powstawać fale, które się rozchodzą naokoło. So dass die Flutwellen schließlich alle Gräser erreichen, die in diesem Wasser stehen. Alle. Także można powiedzieć, w końcu też i te rozchodzące się kręgi fal ogarną wszystkie źródła tej trzciny rosnące czy wystające z tej wody. Und in dieser Zeit leben wir immer noch. I właśnie w takim czasie my dalej jeszcze żyjemy. Wo die Segensauswirkungen von Apostelgeschichte 2 spürbar werden. W tych czasach jeszcze są odczuwalne te oddziaływania błogosławień, jakie były zapoczątkowane w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Die Flutwellen dehnen sich immer noch aus. Te następne fale rozprzestrzeniają się dalej. Immer noch werden einzelne Seelen erfasst. I ciągle na nowo jeszcze pojedyncze dusze są ogarniane nimi. Und werden zu Gliedern am Leibe Christi. I stają się członkami tego ciała Chrystusowego. Aber der Steinwurf war eins. Ale rzut kamieniem był tylko jednorazowy. Gehen wir mal noch kurz in die Apostelgeschichte weiter. I w myślach dalej posuńmy się w Księdze Dziejów Apostolskich. In Apostelgeschichte 8 wurden die Samariter erreicht durch diese Flut. Czytamy w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, że Samarytanie zostali ogarnięci tą falą po tym rzucie kamieniu. Und in Apostelgeschichte 10 in dem Hauptmann von Cornelius die Menschen aus den Nationen, aus den Heiden. A w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy czytamy o tym setniku Korneliuszu, stwierdzamy, że zostały ogarnięte tą falą również i osoby pochodzące z narodów. Und der Leib bekam seine endgültige Gestalt. I wtedy ciało otrzymało swój końcowy kształt. Aus Juden und Heiden. Ein Speicher. I z Żydów i z pogan została utworzona jedna ofiara w pokarmu. Der Herr hat aus beiden eines gemacht. Gdyż Pan z tych dwojga uczynił jedno. Dann haben wir in Vers 2 und 3 in unserem Kapitel. A następnie w drugim i w trzecim rozdziale naszego rozdziału. Zwei verschiedene Seiten. Ja, zwei verschiedene Seiten. Oglądamy dwie różne strony. Durch die Erniedrigung des Heiligen Geistes auf diese Erde. Bo poprzez wstąpienie tego Ducha Świętego na ziemię. Wohnt Gott der Heilige Geist in der Gesamtheit der Gläubigen. Bóg, Duch Święty mieszka w ogóle wszystkich wierzących. In der ganzen Versammlung. W całym zgromadzeniu. In dem Haus Gottes. W tym Domu Bożym. Auch in dem Leib Christi. Również i w tym ciele Chrystusowym. Und im dritten Vers wohnt der Heilige Geist in dem einzelnen Gläubigen. A w trzecim wierszu oglądamy, jak Duch Święty mieszka w pojedynczym wierzącym. Mit diesen beiden Seiten wollen wir uns jetzt etwas beschäftigen. I tymi dwoma rzeczami chcemy się teraz zająć. Wir lesen am Ende von Vers 2, dass das ganze Haus erfüllte. Czytamy pod koniec drugiego wiersza, że cały dom został wypełniony. Das beschreibt die Gesamtheit. To obrazuje właśnie tą całość, ten ogół wierzący. I teraz możemy pomyśleć o pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział. Chciałbym, abyśmy otworzyli ten rozdział. Pierwszy Koryntian, trzeci rozdział. Czytamy tam w 9 wierszu, am Ende, pod koniec, Gottes Bau seid ihr. Budowlą Bożą jesteście. Und in Vers 16, a w wierszu 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Und der Geist Gottes in euch wohnt? I że Duch Boży mieszka w was? Da sehen wir also, dass Gott, der Heilige Geist,
in dem Tempel Gottes, in seiner Versammlung. I z tego widzimy, że Bóg, Duch Święty, mieszka w świątyni Bożej, czyli w Jego zgromadzeniu. Und das hat gesegnete Auswirkungen. A to ma błogosławione skutki. Wir wollen mal etwas darüber nachdenken, welche Auswirkungen das hat. Chcemy na chwilę się zastanowić, jakie to są skutki. Wenn wir zum Beispiel als Versammlung zusammen sind, jeżeli na przykład my jesteśmy zgromadzeni jako zbór, ob beim Brechen des Brotes, obojętnie czy to na łamanie chleba, ob in den Gebetsstunden, albo to w godzinie modlitewnej, oder in der Verkündigung des Wortes Gottes, albo w trakcie głoszenia Słowa Bożego, dann kommen wir zusammen, wtedy zgromadzamy się, und wir wissen gar nicht, wie die Stunde abläuft. I żaden z nas nie wie, jak będzie przebiegała godzina. Oder wisst ihr jetzt schon, wer in Rochesche am Sonntagmorgen das erste Lied vorlegt? Albo może wy już wiecie, że kto w Orzeszów na następną niedzielę pierwszą pieśń poda. Als ich gestern Abend bei euch war, gdy wczoraj wieczorem byłem przed was, habe ich vorne in dem kleinen Flur, to z przodu w tym małym przedsionku, keine, ale niemand, który brat, która pieśń, które miejsce z Biblii, tego nie wie nikt. Und dann kommst du vielleicht, liebe Schwester, ganz betrübt in die Versammlung. I może, miła siostro, przychodzisz na zgromadzenie bardzo zasmucona. Vielleicht bist du ganz traurig. Może jesteś bardzo smutna. Und dann benutzt der Herr einen Bruder. I wtedy Pan używa pewnego brata. Und dann liest er vielleicht eine Bibelstelle. I może on czyta pewne miejsce biblijne. Und das ist Trost für dein Herz. Które jest pociechą dla twojego serca. Das ist wie Balsam. Które jest dla ciebie jak balsam. Und du bist ruhig und still und dankbar. I ty teraz uspokajasz się. Jesteś wdzięczna. Das kann kein Mensch werden. Tego nie może sprawić żaden człowiek. Das macht Gott der Heilige Geist. To sprawia Bóg, Duch Święty. Welch eine wunderbare Tatsache. Jakaż cudowna rzeczywistość. Hast du das schon erlebt? Czy już coś takiego przeżyłaś? Ich denke schon. Ja myślę, że tak. Und dann kommen wir zu Vers 3. I teraz przejdźmy do trzeciego wiersza. Und jetzt müssen wir aufpassen, wie genau Gottes Wort ist. I teraz musimy uważać na to, jak dokładne jest Słowo Boże. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich z osobna. Der Heilige Geist wohnt nicht nur in der Versammlung, in der Gesamtheit. Duch Święty nie tylko mieszka w zgromadzeniu, w ogólności, w całości zgromadzenia. Er wohnt auch in jedem einzelnen Gläubigen. On mieszka również i w każdym pojedynczym wierzącym. Und dann wollen wir noch einmal in den ersten Korintherbrief gehen. I jeszcze raz przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian. 1. Korinther 6. Szósty rozdział. In Vers 19. W 19. wierszu. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? In jedem einzelnen Gläubigen, der sich stützt auf das Werk von Golgatha, każdym pojedynczym wierzącym, który opiera się o to dzieło wykonane na Golgocie, wohnt Gott der Heilige Geist. Mieszka ten Bóg, Duch Święty. Dein Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Twoje ciało, twój korpus jest świątynią tego Ducha Świętego. Wollen wir auch jetzt mal darüber nachdenken, was das bedeutet für die Praxis? Czy nie chcielibyśmy teraz troszkę zastanowić się, co to oznacza dla nas w praktyce? Was wäre eigentlich, wenn das nicht so wäre? Jakby to było, gdyby tak ta sprawa nie wyglądała? Dann könnten wir nicht beten. Wtedy nie moglibyśmy się modlić. Denn wir beten im Heiligen Geist, sagt Judas. Bo Juda nam mówi, że my modlimy się w Duchu Świętym. Wir könnten auch nicht anbeten den Vater. Bo nie moglibyśmy również też i uwielbiać Ojca. Denn nach Johannes 4 tun wir das im Geist. Bo zgodnie z Jana 4 rozdział czynimy to w Duchu. Wir könnten nicht wandeln Gott zur Ehre.
Nie moglibyśmy również i pielgrzymować ku czci Bożej, bo to wywołuje w nas Duch Święty. My w ogóle byśmy nie rozumieli Słowa Bożego, bo czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, a Duch Święty zgłębia te głębiny Boże, czy bada. Nie moglibyśmy wtedy rozumieć Ewangelii. Denn der Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird euch meine Worte erklären. Bo Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie Duch Święty, On wam wyjaśni słowa moje. Wir können die Briefe des Apostels Paulus und Petrus nicht verstehen. Nie moglibyśmy zrozumieć listów apostoła Piotra i Pawła. Denn der Heilige Geist wird uns in die Wahrheit leiten. Bo Duch Święty nas wprowadza w prawdę. Wir können die Zukunft nicht verstehen. Nie moglibyśmy zrozumieć przyszłości, bo wiemy, że Duch Święty chce nam ogłosić wszystko to, co przyjdzie. Nie mielibyśmy żadnej siły, aby walczyć przeciwko naszemu ciału, w naszym wnętrzu, bo ten Duch walczy przeciwko temu ciału. Wir hätten auch keine Kraft gegen den Feind zu kämpfen. Nie mielibyśmy wcale siły, aby walczyć przeciwko nieprzyjacielowi. In Epheser 6 nehmen wir das Schwert des Geistes. Bo czytamy w Efezjan 6 rozdziale, że my bierzemy ten miecz ducha. Hast du eigentlich schon mal dafür gedankt, dass du den Heiligen Geist besitzt? Czy już kiedyś w swoim życiu raz podziękowałeś za to, że posiadasz Ducha Świętego? Ich habe jahrzehntelang nicht dafür gedankt. Ja przez długie dziesiątki lat ani razu za to nie podziękowałem. Seit einigen Jahren tue ich das. A dopiero od kilku lat to czynię. Wie arm werden wir. I teraz, jakże biedni bylibyśmy, wenn der Heilige Geist nicht in uns wohnen würde. Gdyby Duch Święty nie mieszkał w nas. Und das alles ist erst seit dem Tag der Pfingsten wahr geworden. A to wszystko stało się dopiero od czasu tych dni Zielonych Świątek. Im Alten Testament wurde Gott nicht in dem der Heilige Geist wurde nicht in diesem Wort. W Starym Testamencie Bóg, Duch Święty nie mieszkał wśród ludu izraelskiego. Und in den einzelnen Gläubigen wurde auch nicht. I nawet nie mieszkał w pojedynczych wierzących Starego Testamentu. In Abraham, Abrahamie, Mose, Mojżeszu, David, Dawidzie? Nein. Nie. Gott wirkte, Gott der Heilige Geist wirkte vom Himmel. David sagt, der Geist Jehovas hat durch mich geredet. Bóg, Duch Święty działał na te osoby z nieba. Dawid to wyraził w słowach swoich, że Duch Boży durch mich geredet. Ze mnie albo przeze mnie przemówił i zadziałał. Aber er wurde nicht in ihm. Ale wiemy, że on nie mieszkał w nim. Das ist das besondere Vorrecht der Gläubigen in der jetzigen Zeit. To jest właśnie szczególny przywilejem wierzących obecnych czasów. Das Christentum ist gekennzeichnet durch einen Herrn im Himmel. Chrześcijaństwo charakteryzuje się tym, że posiada Pana w niebie. Und durch einen Heiligen Geist, der in uns wohnt. I że posiada Ducha Świętego w nas mieszkającego. Und wie kam er auf die einzelnen Gläubigen? A z jak... Które się rozdzieliły. Najpierw pomówmy na temat tego, że były rozdzielone. In zerteilten Zungen sprechen von der Verkündigung des Wortes. Rozdzielone języki mówią obrazowo o głoszeniu Słowa Bożego. Mit der Zunge wird die Wahrheit, das Evangelium verbreitet. Językiem jest głoszona prawda Ewangelii. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wiara również pochodzi z głoszenia Słowa Bożego. Aber es waren zerteilte Zungen. Ale były to języki rozdzielone. Die Verkündigung würde die Menschen aus den Juden und aus den Nationen erreichen. Bo głoszenie tej Ewangelii miało osiągnąć zarówno Żydów, jak również i ludzi z pogan. Davon sprechen die zerteilten Zungen. Obrazowo mówią o tym właśnie te rozdzielone języki. Wollen wir kurz an Johannes 10 denken?
Chcemy króciutko teraz pomyśleć o 10 rozdziale Ewangelii Jana. Da hat der Jesus diese Wahrheit schon angedeutet. Pan Jezus już zapowiedział tą prawdę. In Vers 16. 16 wiersz. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Auch diese muss ich bringen. Również i te muszę przyprowadzić. Und es wird eine Herde, eine Herde sein. I będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Juden haben das Evangelium gehört. Heiden haben das Evangelium gehört. Żydzi słyszeli Ewangelię, poganie słyszeli Ewangelię. Und der Jesus hat sie zu einer Herde genommen. A Pan Jezus ich uczynił jedną owczarnią. Aber diese Zungen waren wie von Feuer. Ale te języki były jakby z ognia. Warum von Feuer? Dlaczego z ognia? Ich mache jetzt einen Vergleich. Ja teraz zrobię porównanie. Auf den Herrn Jesus kam der Heilige Geist auf. Na Pana Jezusa też zstąpił Duch Święty. Wie kam der Heilige Geist auf ihn? W jaki sposób Duch Święty zstąpił na niego? Auch mit Feuer. Czy też z ogniem? Nein. Nie. Lesen wir Matthäus 3. Przeczytajmy opis z Ewangelii Mateusza 3 rozdziału. Vers 16. 16 wiersz. Der Heilige Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn nieder. Tam czytamy o tym, że Duch Święty stąpił na niego w postaci gołębicy. Nicht mit Feuer. Nie w postaci ognia. Warum nicht? Dlaczego nie? Bei dem Herrn Jesus weggebrannt werden. Co do osoby Pana Jezusa, to nie musiało być w niej nic wypalane. Es ist Gnade, dass der Heilige Geist kam. To łaska, że Duch Święty stąpił. Aber die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit, so sagt der Apostel in Römer 5. Ale apostoł w Rzymian 5 rozdziale mówi, że łaska panuje, czy rządzi przez sprawiedliwość. Bei dem Herrn Jesus war kein Feuer nötig. Co do Pana Jezusa, to nie był konieczny ogień. In ihm war nichts, was hinweggenommen werden musste. W nim nie było niczego, co musiałoby być od niego odejmowane. Bo der Heilige Geist konnte auch ihn kommen, bevor das Werk der Erlösung geschah. Kein Blut war nötig. Bóg, Duch Święty, mógł wstąpić na niego, zanim jeszcze to dzieło odkupienia było dokonane. Nie była w stosunku do jego osoby potrzebna krew. Aber wir waren durch Sünde gekennzeichnet. Ale my byliśmy charakteryzowani grzechem. Bei uns musste Feuer angelegt werden. Na nas musiał być złożony ogień. Es musste etwas weggenommen werden, damit der Heilige Geist in uns Wohnung machen konnte. Musiało być od nas właśnie coś usunięte, aby w nas mógł zamieszkać Duch Święty. Wir bedurften einer Reinigung. My potrzebowaliśmy oczyszczenia. Schauen wir mal nach Vers 37. Popatrzmy w tym samym rozdziale drugim do wiersza 37. Dann merken wir, wie das Feuer bei der Verkündigung in den Menschen wirkt. Tam zauważamy, jak ten ogień w trakcie głoszenia zaczął działać wśród ludzi. Als die Menschen die Botschaft von Petrus gehört hatten, gdy ludzie usłyszeli poselstwo głoszone przez Piotra, drang es ihnen durchs Herz. To wniknęło im to do głębi serca. Das Feuer tat seine Wirkung. I ten ogień dokonał swojego dzieła. Und sie hatten die Frage, was müssen wir tun? I oni zaraz postawili pytanie, co mamy czynić. Und Petrus sagt in Vers 38, tut Buße. A Piotr odpowiada w 38 wierszu, pokutujcie. Das bewirkt das Feuer. To był ten ogień. Der Jesus musste keine Buße tun. Pan Jezus nie musiał pokutować. Da wurde kein Feuer nötig. Tam do jego osoby nie był potrzebny ogień. Noch ein Gedanke zu dem Feuer. Jeszcze jedna myśl związana z ogniem. Hat der Jesus hier in Apostelgeschichte 2 auch mit Feuer getauft? Czy Pan Jezus tutaj w tych dziejach apostolskich w drugim rozdziale chrzcił ogniem? Was meint ihr? Jak myślicie? Johannes der Täufer hat doch in Matthäus 3 in Vers, nein, der Jesus selbst. Moment, schlag mich mal auf. Matthäus 3, Vers 11. Otwórzmy Mateusza.
Mateusz 3:11. Mateusza 3:11. Da sagt Johannes der Täufer. W tym wierszu Jan Chrzciciel mówi: Ich taufe euch mit Wasser. Ja chrzczę was wodą. Der nach mir kommt. Ale ten, który po mnie idzie, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jetzt war der Jesus gekommen. I teraz Pan Jezus przyszedł. Und in Apostelgeschichte 2 hat mit Heiligem Geist getauft. I w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale ochrzcił tym Duchem Świętym. Das haben wir betrachtet. O tym żeśmy przed chwilą rozważali. Hat auch hier mit Feuer getauft? Czy on również i tutaj chrzcił ogniem? Nein. Nie. Mit Feuer wird der Jesus noch taufen. Ogniem Pan Jezus będzie jeszcze kiedyś chrzcił. Gott sei Lob und Dank, dass damals nicht mit Feuer getauft hat. O, niech będzie chwała i cześć Bogu za to, że wtedy nie ochrzcił tym ogniem. Wir wären alle im Gericht weggenommen worden. Bo my wszyscy bylibyśmy usunięci w tym sądzie. Aber bevor der Jesus erscheinen wird, auf dieser Erde sein Reich aufzurichten. Ale zanim Pan Jezus się tutaj na tej ziemi pojawi, aby na niej urządzić swoje królestwo, nachdem uns die Gläubigen schon zu sich genommen hat, poprzednio oczywiście nas wierzących do siebie już wcześniej zabrawszy, dann wird mit, że obydwie te rzeczy jednocześnie się spełnią. In Johannes 5 spricht der Jesus von einer Stunde. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi o pewnej godzinie. Und sagt, ich lese die Stelle, einen Moment. Przeczytajmy to miejsce, Jana 5 rozdział. Vers 28. 28 wiersz. Er spricht von einer Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. On mówi tutaj, że nadchodzi godzina, grobach usłyszą głos Jego. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Ci, którzy dobre czynili, aby powstali do życia. Die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. A ci, którzy zło czynili, aby powstać na sąd. Der Jesus spricht von einer Stunde. Pan Jezus mówi w tych wierszach o jednej godzinie. In Wirklichkeit liegt diese Stunde über 1000 Jahre auseinander. A w rzeczywistości my wiemy, że te dwa zdarzenia są oddzielone od siebie ponad 1000 lat. In einem Vers, w jednym wierszu, spricht der Jesus von einer großen Zeitepoche. Mówi Pan Jezus o ogromnej epoce czasu. Und beschreibt zwei Auferstehungen. I w tym jednym wierszu opisuje dwa zmartwychwstania. Die Auferstehung zum Leben bei seinem Kommen zur Erhöhung. Opisuje najpierw to zmartwychwstanie do życia w trakcie Jego przyjścia i pochwycenia wierzących. Das kann heute geschehen. A ta rzecz może się zdarzyć jeszcze dzisiaj. Und die Auferstehung zum Gericht vor dem großen weißen Thron nach dem Tausend Jahren Reich. I w tym samym wierszu mówi o tym zmartwychwstaniu na sąd przed tym wielkim, białym sądem, tronem. Jetzt noch etwas zu Vers 4 in unserem Namen. A teraz jeszcze przejdźmy do czwartego wiersza w naszym urywku. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, czwarty wiersz. In diesem Vers wird ein Ergebnis beschrieben, das damals aus dieser Taufe mit dem Heiligen Geist hervorging. W tym jednym wierszu opisany jest skutek tego wszystkiego, co stało się w poprzednim wierszu. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Czytamy, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Was bedeutet das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist? Cóż to oznacza być napełnieni Duchem Świętym? Das Erfülltsein ist nicht dasselbe wie die Taufe selbst. To napełnienie Duchem to nie jest to samo, co ten chrzest Duchem Świętym. Wir haben gesehen, wie der Heilige Geist in den einzelnen Gläubigen Wohnung gemacht hat. Mówiliśmy już o tym, jak Duch Święty w pojedynczych wierzących zamieszkał. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Erfülltsein. Ale tej sprawy nie można zrównywać z tym wierszem, gdy mowa jest o tym, że byli napełnieni Duchem Świętym. Es gab schon vor Pfingsten Menschen,
i mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Już przed świętem Zielonych Świąt byli tacy ludzie, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. Schon im Alten Testament gab es Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Już i w Starym Testamencie byli tacy ludzie, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. Und das zeigt uns, dass das Erfülltsein nicht unbedingt die Gabe des Heiligen Geistes voraussetzt. A to właśnie wskazuje na to, że stan napełnienia Duchem Świętym wcale nie wymaga wcześniejszego ochrzczenia Duchem Świętym. Ich möchte mal zwei Stellen aus dem Alten Testament vorlesen. Chciałbym przeczytać dwa miejsca z tym związane w Starym Testamencie. In 5. Mose 34, Vers 9. W 5. Mojżeszowej, w 34. rozdziale, w 9. wierszu. Wird von Josua, dem Sohn Nuns, gesagt, dass mit dem Geist erfüllt war. Tutaj w tym wierszu mowa jest o Jozue, synu Nuna, który był wypełniony Duchem. Und in 5. Mose, Entschuldigung, in 2. Mose 31, ich nehme nur mal zwei Stellen. Chciałbym przytoczyć. W 2. Mojżeszowej, 2. Mose 31, 31 rozdział, in Vers 3, w 3. wierszu, wird von Bezaleel gesagt, dass mit dem Geist Gottes erfüllt war. Mowa jest o Bezalelu, że on był wypełniony Duchem Bożym. Wenn wir alle diese Stellen vergleichen, wo jemand mit dem Geist erfüllt war, jeżeli te wszystkie miejsca ze sobą porównamy, mówiące o tym, że ktoś był wypełniony Duchem, auch in der Apostelgeschichte, również miejsca wyczytane z Dziejów Apostolskich, ich kann die Stellen jetzt nicht alle aufschlagen, nie jestem w stanie, aby teraz przytoczyć wszystkie te miejsca. Nur mal noch eine in Kapitel 4, Vers 31. Tylko jedno jeszcze z 4. rozdziału Dziejów Apostolskich, wiersz 31. Wurden die Gläubigen auch mit Heiligen Geist erfüllt? Wierzący tamtejsi też zostali napełnieni Duchem Świętym. Und dann redeten sie das Wort Gottes mit Freimütigkeit. I czytamy dalej, i głosili z odwagą Słowo Boże. Noch einmal, wenn wir alle diese Stellen vergleichen, jeszcze raz, gdy wszystkie te miejsca ze sobą porównamy, dann erkennen wir, to nauczymy się tego, dass wenn der Herr jemand mit dem Geist erfüllt, że jeżeli Pan kogoś wypełnia Duchem, es immer in Verbindung steht mit speziellen Aufregungen, to zawsze dzieje się to w związku z jakimiś specjalnymi zadaniami, które musi wypełnić. Das war bei Josua so. To był przypadek Jozuego. Das war bei Bezaleel so. Tak było w przypadku tego Bezalela. Um die Geräte der Stiftshütte zu bauen. Chodziło w związku z jego osobą o sporządzenie wszystkich sprzętów tego namiotu zgromadzenia pańskiego. Und das ist in der Apostelgeschichte auch immer so. I co do tych miejsc z Dziejów Apostolskich też zawsze sprawa tak wygląda. Nachdem nämlich die Gläubigen mit Heiligen Geist erfüllt wurden, po tym, gdy wierzący zostali wypełnieni Duchem Świętym, reden sie anschließend das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Po tym głosili Słowo Boże z odwagą. Das heißt, sie erfüllten einen bestimmten Auftrag von dem Herrn. To znaczy, że oni wypełniali jakieś określone zadanie otrzymane od Pana. Dann gibt es noch einen zweiten Ausdruck. Ale jest jeszcze i drugie wyrażenie. Der ist nicht genau derselbe. Które nie jest dokładnie takie same. Da heißt es im Neuen Testament, dass jemand voll Heiligen Geistes ist. Bo w Nowym Testamencie jest też i wspomniane, że ktoś pełen Ducha Świętego. Aber vorher möchte ich noch eine Stelle aus Epheser 5 erwähnen. Ale najpierw chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze jedno miejsce z listu Efezjan, 6 rozdział wymienić. To 5 Vers 18. Przepraszam, 5, 18 wiersz. Werdet mit dem Geist erfüllt.
ale bądźcie napełnieni duchem. Pełni ducha u nas zapisano. I po tym mamy dokładnie takie same następstwa. Reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. Und der Apostel Paulus wünscht, i apostoł Paweł życzył sobie tego, dass das bei uns nicht nur ein vorübergehender Zustand ist, aby to w nas nie był tylko taki przemijający stan, sondern dass das eine gewisse Beständigkeit ist. Ale aby to był stan trwały. Dass wir immer so sind. Abyśmy zawsze takimi byli. Und damit kommen wir jetzt zu dem Ausdruck voll Heiligen Geistes. I teraz dopiero możemy przejść do tego wyrażenia pełni Ducha Świętego. Diesen Ausdruck haben wir in Apostelgeschichte 7. To wyrażenie znajdujemy w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wo wir von Stephanus lesen. W tym rozdziale czytamy o Szczepanie. Dass er voll Heiligen Geistes war. Czytamy o nim, że on był pełen Ducha Świętego. Będzie bez. Dankeschön. 55. wiersz. Und dann sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Czytamy, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Wir lesen das, soviel ich weiß, nur von drei Männern der Bibel. O ile ja dobrze się orientuję, to o takim czytamy tylko o trzech mężach w Biblii. Wir lesen das auch noch von Barnabas. Czytamy również i takie określenie dotyczące osoby Barnaby. In Apostelgeschichte 11 war er ein Mann voll Heiligen Geistes. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale jest napisane, że był to mąż pełen Ducha Świętego. Und da wird es von dem Jesus gesagt in Lukas 4. I tak też jest powiedziane o Panu Jezusie w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. Jesus aber voll Heiligen Geistes. Ale Jezus pełen Ducha Świętego. Dann wird es auch noch von den Männern gesagt in Apostelgeschichte 6, die Tische bedienen sollten. Sie sollten auch voll Heiligen Geistes sein. Ale również jest też i w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich opisane zdarzenie takie, że bracia, którzy mieli służyć przy obsłudze biednych, tych stołów, jak tam jest wyrażone, mieli być mężami pełnymi Ducha Świętego. Um den Dienst der Diakonen zuzukommen. Aby byli w stanie wykonywać tą służbę diakonów. Und dieser Ausdruck beschreibt einen dauerhaften Zustand. I te wyrażenie opisuje nam stan trwały, stały. Und das möchte der Herr bei uns sehen. I coś takiego chciałby w nas Pan Jezus oglądać. Dass dieser Heilige Geist, der in uns wohnt, aby ten Duch Święty, który w nas mieszka, letztlich unser ganzes Leben prägt und formt. Aby w końcu całe nasze życie napiętnował, czy wyrzeźbił, nacechował i również uformował. Damit unsere Gedanken durch diesen Geist geleitet werden. Aby nasze wszystkie myśli były kierowane przez tego Ducha. Damit die Entscheidungen, die wir treffen, geistlich sind. Aby decyzje, które podejmujemy, były duchowe. Damit das war, was der Apostel Paulus gesagt hat. Aby było tak, jak to wyraził apostoł Paweł. So viel durch den Geist Gottes geleitet werden. Diese sind Sünde. A ilu ich jest prowadzonych przez Ducha Świętego, ci są synami Bożymi. Möge dieser dauerhafte Zustand mehr bei uns, bei dir und bei mir vorhanden sein. Oby ten stały stan był więcej zarówno we mnie, jak i w tobie znaleziony. Biedna cyganie umiera i wraz wieść słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż do serca się jego rwie krzyk, czemu
Zbawcy nie mówił mi nikt. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaż Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a ja mnie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepcę o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat, nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi,
Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat. Gdy grzesznik kaja się, przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a jam nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, bym pozbył się wszelkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas. Pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedne cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat. Gdy grzesznik kaja się, przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci, Jezu, chłopięcia drży głos,
a jam nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, bym pozbył się wszelkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas. Pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Biedny cyganie umiera i wraz wieść słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk. Czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat. Gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaż Ci, Jezu, chłopięcia drży głos, a ja nie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi. Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trwóg. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi,
bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść ta głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzienaś jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. W świątyni czyś chwałę oddajemy Ci w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca. Zbawco święte życie swe, bez ofierze sam złożyłeś. Cierpliwie niosłeś grzechy wsze i bolej sam znosiłeś. W modlitwie Twej usłyszał Bóg żarliwe to wołanie. Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe, jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał.
ci, gdzie królujesz, Panie nasz. Tobie Jezu, cześć i chwała po wsze czasy będzie brzmiała, nieprzerwanie z naszych serc, teraz jeszcze tu w słabości, lecz niedługo we wieczności. Godzien jesteś przyjąć cześć. A któż może chwalić godnie, wielki Boże, tutaj Cię, o dobroci Twej odwiecznej świadczą dzieło wszystkie Twe. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. A któż zgłębi Twoją miłość i niezmiernej łaski czyn? Uwolniłeś nas od winy, za nas martwą, miły Syn. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomni matka dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże i kto wniknie w myśli Twe? Tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twe imię, Jezu, niezrównane, pociechy pełne jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią jesteś Ty i w Tobie dopełnialiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich
strumieniem w trosce i niedoli. Od Ciebie spływa szczodrze, tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel Twój tkwi. I choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw, czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się, na wieki posiadamy Cię. Sława, chwała, uwielbienie, moc, mądrość, cześć i wywyższenie, nasz pojedna, w co Jezu brzmią. Twoi tak umiłowani zanoszą dziękczynienie w dłoni. Baranku, za ofiarę Twą poszedłeś za nas w grób, już przejednany Bóg wszystkie grzechy omyłeś Ty w swej świętej krwi. Przed Bogiem czyści jesteśmy. Baranku, Ty niewinny na krzyżu zawieszony, umarłeś za nas winnych, zalżony i wskardzony. Byliśmy bez pociechy, poniosłeś wszystkie grzechy. Cześciwy, sławiony Jezu, Ty za nas tak cierpiałeś, nas z Bogiem pojednałeś. Zbawienie wywalczyłeś i łaską uwieńczyłeś, więc wszyscy się cieszymy z pieśniami radosnymi. Przed Tobą, sławiony Jezu, Słowo, Tyś jest od wieczności światłem i miłością nam. Wszystko, co
Więc widzę życie, widzę Jezusa. Wysławiam Cię w ofierze się służyć.
miłości. Przez kielich ten i chleba z nóg Twą, Panie, śmierć głosimy wszak i łask Twych obfitości. Sumienia nic nie może gnieść. O Jezu, dzięki Ci, cześć. My, Ojcze, Cię uwielbimy i dzięki Ci wznosimy, który miłujesz nas. We wszystkich świętych rzędzie tak pobrzmieć już będzie, tak dziś, jak i po wieczny czas. Któż serce Twe zrozumie, kto wznieść Twą miłość umie, jeśli nie dzieci Twe? Nie mogą opowiedzieć ni o tym szczęściu wiedzieć, aniołów wielkie mnóstwo te. Aniołów ufy w niebie bez przerwy sławią Ciebie i usługują Ci. Lecz nie są dziećmi Twymi i nie są kupionymi za cenę Jezusowej krwi. Tyś ludzi z świata wybrał za dzieci swe, ich przybrał, choć w grzech ożyli wrzód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Tego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniesiesz sobie do wspaniałości Twojej.
miłości, Twą własnością my wciąż nas tam w świątyni zastępujesz Ty. Wieczysta łaska, gdzie taki Pan, jaki dar kosztowny, szczęśliwy stan. Modlitwy przyjmujesz od świętych swych, za nich orędujesz, boś kapłanem ich. Oblicze Twe również zwraca się teraz na Twych wszystkich, którzy sławią Cię. Twa wierna miłość, ofiara Twa, pokój nam przyniosła w tym świecie zło. O, już powstań z tronu, Wybawco nasz, własność waść kupioną, co w nagrodę masz. Ona jest Twą, więc zawezwij ją do mieszkania Ojca, wprowadź sobą ją.
swą zwiastuje, by do chwały swojej wznieść. Świętego sprawiedliwego, Boga w pełni uczcił Syn, rzekł mu: bądź po mej prawicy, siedź
Wierny Zbawco, dziękuję Ci, niech serca brzmi na wieki wieczne chwała Ci. Pieśń 156. Krwią Jezusa oczyszczony, wolnym ja, wolnym ja. Z wszystkich grzechów uwolniony, jestem ja, jestem ja. Uwierzyłem, że na krzyżu za mnie Jezus zmarł. On mi z łaski i miłości wolność dał, wolność dał. Żywot wieczny i zbawienie on mi dał, on mi dał.
drogą mą i odkupieniem On się stał, On się stał. On zmarł za mnie, zmarł za ciebie, On za wszystkich zmarł. A kto wierzy, temu daje życia dar, z Jego ducha odrodzony jestem ja, w dziecko Boże przemieniony jestem ja. Panu chwała, wieczna chwała, że On za mnie zmarł. Panu chwała, wieczna chwała, wolnym ja, wolnym ja. Pięknyś Ty, wdzięcznyś Ty, kraju górny mój, ku Tobie rwie się serce me i tęsknych myśli rój, wszak nie jest świat ojczyzną mą, choć wabi życia mój. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Tam w górze, gdzie się gwiazdy śnią, jest mój ojczysty kraj. Znoszę wzrok, tęskny wzrok, do niebieskich swych, gdzie odkupiony
dzieckiem Bożym, jam się w Tobie stał. O Panie Jezu, jak cieszę się, że zbłąkanego szukałeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Me serce woła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Daremny byłby żal mój i me łzy, gdybyś grzesznego mnie nie zbawił Ty. Serce radośnie ku Tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce woła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Ubogi szedłem i sam przez ten świat, gdy promień łaski w moje serce wpadł, bo wyciągnąłeś ku mnie dłoń swą, odtąd się stałem własnością Twą. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce woła, wieczno Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Godzieneś Jezu, dziękczynień i chwał, żeś mi żywota drogę poznać dał. Na wieki wieków czcić będę Cię, gdy w dom ojcowski wprowadzisz mnie. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Zbawco, jakże mam wielbić Cię. Ma serce woła, wieczna Ci chwała, że z łaski swej tak miłujesz mnie. Thank you.
Jezus, lekarz nad lekarza, wszystkich leczył, co doń szli. Wszystkim zdrowie dawał w darze i cofnością doń i ty. Kogo dłoń dotknęła jego i upewnił słowem swym, ten uzdrowion wnet przez niego, krok kierował swój za nim. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska jego trwa. Leczy on, wszystkim chorym zdrowie da. Brak spokoju ci i siły, wiary i nadziei brak. Ach, to grzechy osłabiły duszę twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan. Przyjmij Go do swego serca i czerp życie z Jego ran. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Choć głębokie to są rany, które grzech zadaje ci, masz w Jezusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty. Jego pieczy powiesz śmiało, wszystko o co troskę masz, ducha, duszę swą i ciało pod Chrystusa oddaj straż. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. I nie tylko, że ukoi lekarz ten cierpienia twe, wszystkie rany On zagoi, duszą siłę nową tchnie. Całe życie twe odnowi, tylko w Nim ufanie złóż. Kogo bowiem On uzdrowi, ten na wieki zdrowy już. Chrystus Pan leczy sam, póki łaska Jego trwa. Leczy On, wszystkim chorym zdrowie da. Thank you.
to przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezu sam. Przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezu sam. Przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty. Godzieneś Ty, godzieneś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezu sam. Przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś.
skrzydeł dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty, Tyś Jezusa. Przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca trzą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty. Godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś Ty. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten przebywa w cieniu Wszechmocnego. Mówi do Pana: ucieczko i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą, tarczą i puchlerzem. Nie ulękniesz się strachu mocnego. Ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, co grasuje w ciemności. Nie ulękniesz się strzały lecącej za dnia, ani moru, co poraża w południe. Chociaż padnie u bogów Twego tysiąc, a 10 000 po prawicy Twojej. Chociaż padnie u bogów Twego tysiąc, a 10 000 po prawicy Twojej. Do Ciebie to jednak się nie przybliży, do Ciebie to jednak nie przybliży się. Do Ciebie to jednak się nie przybliży, do Ciebie to jednak nie przybliży się. Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał, oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego uczyniłeś swą ostoją. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim poleci, by Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię. Nie dosięgnie Cię nic złego,
nie dosięgnie cię złego i błaganie zbliży się do namiotu twego. Nie dosięgnie cię złego, nie dosięgnie cię złego i błaganie zbliży się do namiotu twego.